Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i jak w każdą niedzielę nowy odcinek. Dzisiaj będą to mięśnie inne. Dzisiaj będziemy wzmacniać nasze mięśnie dna miednicy. Czemu te mięśnie trzeba ćwiczyć? Czemu je trzeba wzmacniać? Muszę zrobić taki trochę dłuższy wstęp dzisiaj, żebyście wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Bo żeby te mięśnie wyćwiczyć, to najpierw trzeba wiedzieć, gdzie one są i jaka jest ich bardzo ważna funkcja. Jeżeli sobie wyobrazicie, że nasza miednica, zarówno u panów, jak i pań, to jest tutaj tak samo, jest taką miską i dno tej miski jest puste, tu nie mamy kości. Więc tu na dole tej miski są mięśnie. To są właśnie te mięśnie dna miednicy. U góry, w tej naszej misce, w środku są ułożone cały układ rozrodczy i nasz pęcherz moczowy. No i jeszcze część odbytu. I teraz, jeżeli te mięśnie są słabe, wiotkie, to nie są już na wysokości naszej miednicy, naszej miski, tylko opadają, wiszą. Więc efektem tego jest opadanie naszych organów. Zmiana położenia tych organów powoduje różne potem konsekwencje. U kobiet to będzie problem właśnie z układem rozrodczym, czyli cała macica, będą krwawienia, będą bóle, będzie ucisk na pęcherz moczowy. U mężczyzn problemy z prostatą, z pęcherzem moczowym. Także jak widzicie, to jest bardzo ważne, żeby te mięśnie były mocne, żeby były wyćwiczone, żeby wszystko trzymać na właściwym miejscu. Nawet jeżeli już czujecie, że macie problemy z trzymaniem moczu, czy właśnie następuje popuszczanie tego moczu, czy nawet kału czasami może być, bo to mówię, to wszystko jest razem tutaj połączone, przód i tył, i te mięśnie środkiem od dołu to wszystko trzymają. Czy nawet właśnie czujecie, że popuszczacie mocz w czasie kichania, kiedy się śmiejecie, albo kiedy gdzieś na przykład musicie gdzieś podbiegnąć i czujecie, że tam jakaś sytuacja się wydarzyła. To właśnie oznacza, że te mięśnie dna miednicy są słabe, opadłe, przesunęły nam się te organy i nie trzyma to wszystko w tym miejscu, w którym powinno być. Jak wyczuć, jak te mięśnie w ogóle uaktywnić? Więc każdy z Was na pewno wie, kiedy potrzebuje pójść do toalety, bo chce się mocno siku i nie możemy, to wstrzymujemy właśnie uaktywniając mięśnie dna miednicy. Podnosimy to wszystko do góry, blokujemy, trzymamy zawór. I właśnie to jest ten sposób, także jest mało widoczne, kiedy te mięśnie są uaktywnione i właśnie w tym momencie, kiedy je uaktywniamy, one się po prostu przykurczają i stają się silniejsze. Nie ćwiczyć to w czasie, w toalecie, kiedy ten mocz oddajecie, bo wstrzymywanie tego strumienia mocza nie jest niczym zdrowym. Można sobie raz czy dwa spróbować, żeby być pewnym, że rzeczywiście to te mięśnie uruchamiacie, ale potem już ćwiczyć, jak ja to mówię, na sucho. Czyli tylko sobie wyobrażać, że chce Wam się siku i w ten sposób ćwiczymy. Więc na początku tylko podnosimy, to jest taki ruch do góry on będzie. Do góry, z dołu do góry będziecie odczuwali. Na początku możecie w ogóle nic nie odczuwać. Więc pewnie dobrze będzie ze dwa razy sobie spróbować w toalecie przy oddawaniu moczu, czy rzeczywiście wstrzymujecie ten strumień. Jeśli tak, wszystko jest w porządku, nawet jeżeli nie czujecie tego. Im one będą mocniejsze, tym będziecie już czuli, że rzeczywiście jest to taki ruch do góry ściągający i można ćwiczyć w każdej chwili w zasadzie. Jest kilka pozycji, w których jest łatwiej to opanować. No, na stojąco będzie najtrudniej. Ja z mojej praktyki wiem, że dwie pozycje większość osób widzi efekty, czy taką na podpartych. Jeżeli byście nie mogli zejść z tymi biodrami tak nisko i te ręce troszkę macie, czujecie, że są za nisko, no to można na bardziej wyprostowanych ramionach, lekko tylko ugięte łokcie, czy można nawet sobie coś podłożyć. Ja na przykład, zobaczcie, użyję, mam tu taką pufkę małą. Jeżeli ktoś ma piłkę, z którą kiedyś ćwiczyliśmy, to też jak najbardziej można.
Więc można sobie tak pomóc. Oprzeć sobie czoło, jeżeli wysokość jest odpowiednia, i w ten sposób, w tej pozycji, próbować uruchamiać, uaktywniać mięśnie dna miednicy. Czyli na wdechu przygotowujemy się i na wydechu staramy się je ciągnąć do góry. Wdech rozluźniamy, wydech napinamy. I tak kilka razy na początek, jak zrobicie 10, to w zupełności wystarczy. Na wydechu rozluźniamy, na wdechu napinamy. Jeżeli Wam się będzie mylić ten wdech z wydechem, to na razie się na tym nie skupiajcie. Jak już opanujecie samą pracę uaktywniania mięśni, to wtedy będzie można ten oddech dołączyć. Ja Wam o tym będę przypominać. Zróbmy jeszcze 3 powtórzenia. Napinamy, ciągniemy do góry i rozluźniamy. I znowu napinamy i rozluźniamy. I jeszcze jeden raz. Spróbujmy teraz w pozycji na czworaka. No, żebyście na początku, to są nasze takie wstępne ćwiczenia, żebyście porównali, w której pozycji jest Wam łatwiej te mięśnie uaktywniać. Tylko pamiętajcie, żeby ta głowa tak nie zwisała, tylko żeby tu pięknie pracowały mięśnie górnej części pleców i naszej szyi. I znowu na wdechu jesteśmy gotowi, na wydechu ściągamy mięśnie. No teraz to nie będzie taki ruch do góry, bo miednica jest, tak jak mówiłam, równolegle do podłoża mniej więcej, więc to będzie taki ruch, ale to jest zawsze ruch w stronę brzucha. Wdech rozluźniony, na wydechu staram się napiąć. Tylko żebyście nie ściągali tylnej części. Nie chodzi nam o pośladki i odbyt, tylko z przodu. Dokładnie tutaj sam dół miednicy, tak jak te mięśnie się nazywają. Może jeszcze 4 powtórzenia. Napinamy, rozluźniamy, napinamy, rozluźniamy. Nie ruszamy przy tym biodrami. Tu w tym ćwiczeniu na te mięśnie nie ma w ogóle nigdzie ruchu. Jest tylko ruch samych mięśni, więc żadna częściowa nam się tu nie rusza. Spróbujmy na leżąco. Najlepiej, żeby stopy były płaskie, lub znowu można wykorzystać jakąś pufę, czy sofę, czy krzesło, żeby sobie te stopy oprzeć, lub nawet ze stopami w ten sposób. I znowu próbujemy. Napinamy z wydechem i z wdechem rozluźniamy. Nam dzisiaj chodzi o to, żebyście zaczęli koncentrować swoją uwagę na tych mięśniach i być może komuś z Was już dzisiaj uda się te mięśnie rzeczywiście uaktywnić. Napiszcie, bardzo bym chciała wiedzieć, ile z Was to od razu poczuło, a ile osób potrzebuje na to trochę więcej czasu. Jeszcze 3 powtórzenia. Wzdechem mięśnie są rozluźnione, z wydechem napinamy. Ciągniemy w stronę brzucha. Jeżeli mięśnie dna miednicy są naprawdę bardzo mocne, to możecie też poczuć, że dolna część brzucha pracuje. Ale to później. Dobrze. Kolejne ćwiczenie, przy którym też uaktywniamy w pewien sposób mięśnie dna miednicy, to jest po prostu unoszenie bioder. Tylko można unieść biodra i można unieść biodra. Różnica polega na tym, że nie unoszę bioder i pleców, tylko napinam mięśnie pośladków. Czyli unoszenie biodrem jest efektem tego, że uaktywniam mięśnie pośladków. I znowu ktoś może poczuć, że te biodra się w ogóle nie unoszą. Ale mięśnie pośladków dalej pracują, więc im będą mocniejsze, tym wyżej uniesiecie biodra. Z tym, że tu nie chodzi nam o wysokość, na jaką uniesiecie biodra, tylko na ile, w jakim stopniu jesteście w stanie ściągnąć mięśnie pośladków.
co jest też istotne, w momencie, kiedy ściągacie mięśnie pośladków, żeby lekko się uniosły biodra, pilnujcie, żeby Wam nie uciekały kolana na zewnątrz. Pokażę Wam to z tej strony, żeby to było dla Was jasne. Czyli nie robimy w ten sposób, nie wypychamy kolan, tylko napinamy same pośladki i staramy się cały czas trzymać, tak jakbyście coś mieli między kolanami, żeby stopy były cały czas płasko na podłodze i kolana w linii z biodrami, w tej samej linii, kiedy biodra mamy na podłodze i kiedy próbujemy je lekko unieść, a nie w ten sposób. Zróbmy jeszcze 3 powtórzenia. 3. 2. Wdech i wydech, napinamy pośladki. Świetnie. Kolejnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie w pozycji na czworaka. Tu pilnujemy, żeby plecy były jak najbardziej wyprostowane, czyli nie opuszczamy naszych, nie opuszczamy bioder, nie opuszczamy brzucha, żeby wygiąć kręgosłup, tylko żeby ten kręgosłup był jak najbardziej w linii prostej. Wtedy tu mięśnie brzucha też działają. Zaczniemy sobie z lewą nogą, która jest wyprostowana, na razie podparta na ziemi. Co jest istotne? Musicie pilnować tutaj Waszej prawej strony, czy w momencie, kiedy tą nogę wyprostujecie, jakie jest ułożenie bioder. Bardzo często, może nawet będziecie widzieli, że przesuwacie przeciwną dłoń bardziej na bok, bo tak jest łatwiej. Zobaczcie, moje kolano już nie jest w linii z biodrem. Biodro powinno być tu. Więc za bardzo ciężar ciała przeniosłam na prawą stronę i wtedy nie będą pracować te mięśnie, które chcę. Będzie bardziej to podparte na biodrze, które potem może boleć po ćwiczeniach. Więc w momencie, kiedy ta noga jest wyprostowana do tyłu, to kolano, te, które jest na ziemi, jest dalej w linii pod biodrem. To jest bardzo ważne. I teraz pilnując cały czas, czyli możecie sobie nawet popatrzeć w dół, unosicie tą lewą nogę tylko do momentu, kiedy dalej nie przekręcacie tego biodra w prawo. Czyli znowu nie chodzi, jak wysoko ta noga będzie uniesiona, tylko czy biodra i ciężar ciała jest dalej równomiernie rozłożony na obie dłonie i jedną nogę. Czyli ciężar ciała z tej naszej tylnej nogi przenosimy na przeciwną stronę, nie na przeciwną, trochę na przeciwną, trochę do przodu na tą stronę, ale nie z biodra, tylko bardziej właśnie taki ruch do przodu w ten Wasz prawy narożnik. Z wdechem unosimy nogę, z wydechem opuszczamy. Jeśli macie mocne mięśnie brzucha, pleców, to pracuje też pośladek, nasze mięśnie dna miednicy również, to można spróbować przeciwne, czyli prawe ramię wyciągamy. Dalej możemy sobie tutaj podpierać tą naszą prawą dłoń lub spróbować lekko unieść. Wdech unosimy, wydech opuszczamy. Może jeszcze 3 powtórzenia. 3, 2 i 1. Zmieniamy stronę. Pilnujemy teraz, że kiedy prostujemy prawą nogę, to lewe biodro nam nie ucieka. Nie zmieniamy ciężaru ciała do lewej na biodro, tylko do przodu, w lewy narożnik. Najpierw sama noga, wdech, wydech opuszczamy. Można jeszcze dodatkowo wypychać piętę, żeby tutaj rozciągać łydkę, angażować pośladek, zaciskając mięśnie, tylna część uda, tu dużo mięśni pracuje. No i możecie spróbować przeciwne ramię. I znowu, jeżeli czujecie się na siłach, to spróbować unieść. A jak nie, to na razie z dłonią na podłodze czy na macie. I z czasem, gdy mięśnie się wzmocnią, będziecie w stanie już to ramię unieść. Wdech i wydech. Może jeszcze 2 powtórzenia. Świetnie. Znowu przyjmiemy pozycję z tych pierwszych, którą czujecie, że najłatwiej było Wam te mięśnie
dna miednicy uaktywnić i znowu próbujemy. Na wydechu są rozluźnione, na wdechu próbujemy je uaktywnić, ściągnąć, czuć taki ruch w stronę brzucha. Mięśnie dna miednicy też tracą swoją elastyczność nie tylko z wiekiem, ale również u kobiet po ciąży. Po pierwszej ciąży, też zależy w którym to było wieku, w jakim wieku była kobieta, kiedy była w ciąży i jaki był poród, ale tak statystycznie osoba, kobieta, która miała już dwa porody, już powinna te mięśnie dna miednicy ćwiczyć regularnie. Bo już po dwóch porodach, kiedy ta macica dwa razy zwiększała swoją objętość przy pierwszej, przy drugiej ciąży, to te mięśnie już mogły stracić swoją elastyczność, swoje funkcje. No i efektem tego później właśnie są te wszystkie problemy, które lekarze często nie wiążą w ogóle z mięśniami dna miednicy. Jeśli znacie kogoś, kto miał więcej niż dwie ciąże, ciężki poród, duże dzieci się rodziły, tak? Więc rzeczywiście to było bardzo duże obciążenie, bardzo duża praca tych wszystkich mięśni, żeby to wszystko trzymać na miejscu, to też możecie ten filmik podesłać, bo to nie tylko dla seniorów, ale w zasadzie dla wszystkich. No i myślę, że na tym dzisiaj skończymy. Macie całą bazę informacji, wyjaśnień, dlaczego, po co, na co, bo to jest istotne, żebyście wiedzieli, gdzie te mięśnie są i żebyście mieli pewność, że właśnie te mięśnie uaktywniacie, a nie inne. Dziękuję Wam bardzo i tak jak wspomniałam, jeśli będą jakiekolwiek pytania do tego, możecie pisać bezpośrednio w komentarzu, możecie pisać na naszej grupie na Facebooku, ona jest zamknięta, więc to nie każdy będzie widział, o czym my tam piszemy, musi się do mnie zapisać, ja w tą osobę wtedy akceptuję lub nie, zależy jak tam odpowie na te pytania. I dodatkowo daję mojego maila, jeżeli chcecie już tak bardziej prywatnie ze mną mieć kontakt. Dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Mam nadzieję, że pomogą, tak jak wszystkie inne, jestem nawet pewna, że pomogą. I życzę Wam miłej niedzieli, miłego tygodnia. Widzimy się w kolejnym odcinku.